Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Środek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala i cieszę się, że mogę Państwa przywitać w siedzibie Fundacji Friedricha Eberta, dziękując za to, że wspólnie z Fundacją możemy odbyć to pierwsze seminarium w ramach cyklu, o którym za chwilę powiem. Chciałbym oddać głos gospodarzowi panu Rolandowi Fajtowi, dyrektorowi przedstawicielstwa Fundacji imienia Eberta w Polsce. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Einen ganz, ganz wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Macie neue Gesichter. Widzę kilka nowych twarzy, witam bardzo serdecznie. Manche Gesichter, an die wir uns schon lange gewöhnt haben. Widzę też wiele twarzy, do których już się od dawna przyzwyczailiśmy. Auch Freunde des Hauses gewonnen. Przyjaciele naszego und domu. Auch herzlich willkommen. Również bardzo serdecznie witamy. In den letzten zwei Jahren haben das Saalzentrum und wir eng zusammengearbeitet in der Diskussionsreihe Demokratia Reaktivacja. Przez ostatnie dwa lata OMS Lassala i Fundacja Eberta bardzo intensywnie współpracowały w ramach cyklu seminariów Demokratia Reaktivacja. Schon auf dem Titel ging hervor, dass Demokratie und Reaktivierung in einer anderen Zeit definiert worden. Już z tytułu wynikało, że demokracja i reaktywacja zostały, że oba te pojęcia zostały zdefiniowane w innym pojęciu czasowym. Heute geht es eigentlich, müsste Titel sein, Demokratie und Verteidigung. Dzisiejszy tytuł powinien być Demokracja i obrona. Nicht nur Europa, aber vor allen Dingen Europa steht unsere westliche. Nie tylko w Europie. Demokratie und ihre Grundwerte unter nicht ist in der Krise und sie wird vor allen Dingen hervorgerufen, dass sie unter rechtspopulistischen Angriffen steht. Nie tylko w Europie, ale przede wszystkim w Europie demokracja i wszystkie wiążące się z nią wartości podstawowe są przed bardzo dużym wyzwaniem, przed wyzwaniem, którym stawia je skrajny populizm, skrajnie prawicowy populizm. Unsere so vertrauten und erkämpften Grundwerte wie Freiheit. Nasze wywalczone i nasze takie wartości, które już znamy od wielu lat, czyli wolność, czyli praworządność, państwo prawa, przepraszam. Pluralistische Demokratie. Demokracja pluralistyczna. Minderheitenschutz. Ochrona mniejszości. Stehen unter Druck. Są pod wielkim naciskiem, pod wielką presją. Das hat auch damit etwas zu tun, dass in den letzten vielen Jahren die wirtschaftliche Entwicklung, die unter dem Stichwort Neoliberalismus und Globalisierung häufig zusammengefasst werden, ganze Teile der traditionellen Wählerschaft, auch der politischen Linken, der Sozialdemokratie, sich von diesen Parteien abgewendet haben und zu den Rechtspopulisten sich hinbegeben. To związane jest też z tym, że przez ostatnie lata rozwój gospodarczy, który można powiedzieć jako neoliberalny, jako bardzo, bo też pojęciem globalizacji, doprowadził do tego, że tacy tradycyjni wyborcy, socjaldemokracji czy lewicy, również oni dali się pokusić tej skrajnej prawicy. Socjaldemokratii musi się überlegen. Wie sie die Wählerschaft, die sie früher hatte, die sie verloren hat, wie sie die wiedergewinnt. Jak odzyskać tych wyborców? Und darüber haben wir gemeinsam nachgedacht. Nad tym się wspólnie zastanawialiśmy. Und das ist deshalb auch entsprechend der Titel, unter dem die nächste Arbeit in den nächsten Monaten erfolgen wird. I z tego wyszedł właśnie ten tytuł, pod którym będziemy w przeciągu następnych miesięcy razem pracować i zastanawiać. Darauf wird Michał Syska gleich nochmal eingehen, was das alles ganz genau bedeutet. No i Michał Syska zaraz opowie Państwu dokładnie o co chodzi. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit der europäischen und polnischen elektoralen oder Wahlgeografie beschäftigen. Dzisiaj zastanowimy się troszeczkę nad europejską i polską taką geografią wyborczą. Wie das ganz genau aussieht, was ich eben etwas sehr allgemein formuliert haben. Czyli jak w szczegółach wygląda to, co przed chwilą opisałem bardzo ogólnie. Und dafür heiße ich Dr. Rai und Dr. Fedoru ganz, ganz herzlich willkommen. Bardzo serdecznie witam panów doktorów Kamila Rei i pana doktora.
weil die werden uns helfen, einen etwas klaren Blick in dieses Ticket zu bekommen. Ponieważ panowie pomogą nam troszeczkę wyraźniej patrzeć przez ten błęd, który tam zarysowałem. Am Ende geht es uns darum, wie kann in ganz bestimmten Regionen Europas oder wahrscheinlich auch in Polen eine wirtschaftliche Entwicklung und eine sozial gerechte Entwicklung stattfinden, für die man sich als Sozialdemokratie, als Linke einsetzt, um diese Wählerschaft wiederzubekommen. Und auf der anderen Seite, inwiefern der Staat den kulturellen und sozialen und Sicherheitsschutz für die Bürger gewährleistet. Koniec końców chodzi o to, jak w różnych regionach Europy i w Polsce powinien kształtować się rozwój gospodarczy, sprawiedliwość społeczna, aby odzyskać tych wyborców, o których wspomniałem, aby też państwo odzyskało swoją rolę jako gwarant sprawiedliwości społecznej. Am Ende dieser Monate, gdy wir zusammenarbeiten werden w diesem Projekt, sollen auch Empfehlungen formuliert werden. Pod koniec tego cyklu, tych seminarów, tej wspólnej pracy chcemy sformułować wspólnie rekomendacje. Die, das ist nicht mehr unsere Zuständigkeit, von den linken politischen Bewegungen aufgegriffen werden können. I te rekomendacje, tutaj już nasza rola będzie się kończyć, te rekomendacje przekażemy aktorom lewicowym, politycznym, będą mogli skorzystać, jeżeli będą chcieli. Die Details wird Michał Siska gleich nochmal schildern. Szczegóły przedstawi zaraz Michał Siska. Ich werde mich weiterhin zu Ihnen gesellen und zuhören, denn ich bin genauso gespannt auf die Präsentation gleich und auf die Diskussion. Ja, będę cały czas z Państwem, będę się przysłuchiwał, jestem bardzo ciekawy na dzisiejsze seminarium. Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich zum Auftakt dieses neuen Projektes zu mir. Państwu chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować, że zechcieli Państwo przyjść na to seminarium inauguracyjne naszego nowego cyklu. Michał. Dziękuję. Państwo pozwólcie, bo nasze spotkania mają charakter seminaryjny, więc usiądę i mam nadzieję na ciekawą rozmowę z naszymi prelegentami, których Roland już przedstawił, którym chciałem bardzo podziękować za obecność podczas dzisiejszego seminarium. Doktor habilitowany Rafał Fedoruk, profesor w Instytucie, Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Gavin Re, socjolog, a także członek brytyjskiej Labour Party. I mam nadzieję, że wspólnie porozmawiamy dzisiaj na tym pierwszym seminarium właśnie o europejskiej mapie wyborczej. To pierwsze seminarium jest jakby takim seminarium próbującym zanalizować sytuację. Podczas kolejnych seminariów będziemy się zastanawiać nad koncepcjami rozwoju, zwłaszcza będziemy się skupiać już nie na Europie, ale bardziej na Polsce i będziemy skupiać się na średnich i mniejszych miastach. Ponieważ inspiracją do rozpoczęcia tego projektu było nie tylko to, co się dzieje na świecie i zwycięstwo na przykład Donalda Trumpa, które interpretuje się między innymi także jako pewien bunt białej klasy robotniczej przeciwko globalizacji, ale także tą inspiracją były pewne zjawiska czy przemiany, które zachodziły w Polsce, które dotknęły zwłaszcza średnie i mniejsze miasta w Polsce. I taką bezpośrednią także inspiracją była chociażby książka Filipa Springera poświęcona dawnym miastom wojewódzkim, gdzie w taki bardzo obrazowy sposób, jak na wybitnego reportażystę przystało, zostało opisane społeczne i kulturowe skutki deindustrializacji tych właśnie średnich miast, które także wpłynęły na zmiany definiowania wspólnoty, które także doprowadziły do wielu negatywnych zjawisk. W tej książce jest jeden taki fragment, który był taką bezpośrednią jakby inspiracją dla nas, fragment poświęcony właśnie geograficzny taki, także wiążący się z tematem naszej dzisiejszej dyskusji, czyli fragment poświęcony częstochowskiej dzielnicy Raków, która na przestrzeni dziejów na początku XX wieku była bastionem Polskiej Partii Socjalistycznej. I dzielnica Raków była taką emanacją klasowej wspólnoty robotników z Huty Częstochowa i właśnie to industrialne otoczenie tworzyło taką pewną wspólnotę klasową i patriotyczną także, ponieważ
Rakowska organizacja PPS należała do tej awangardy walk o niepodległość i sprawiedliwość społeczną. I w tej książce Springera ta przeszłość jest zestawiona z teraźniejszością, która polega na tym, że młodzież z dawnej PPS-owskiej dzielnicy Raków jest bliska dzisiaj hasłom neonazistowskim, neofaszystowskim i ta dzielnica jest uprzczona rasistowskimi graffiti. I to jakby pokazuje, że te problemy, z którymi stykamy się w wymiarze globalnym, także dotykają nasz kraj i chcielibyśmy na następnych seminariach te wątki podejmować. Będziemy rozmawiać i o wątkach ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Będziemy Państwa o tym bieżąco informować. Natomiast dzisiaj właśnie chcieliśmy porozmawiać o tej europejskiej mapie wyborczej i spróbować pokazać, jak te pasy rdzy, które znamy właśnie z kampanii Donalda Trumpa, jak one wyglądają w Europie. Być może także w trakcie dyskusji porozmawiamy, czy takie pasy rdzy możemy także wskazać, zdefiniować, pokazać na mapie Polski. I najpierw poproszę pana profesora Fedoruka, który przygotował tutaj nam wycieczkę po kilku krajach europejskich o prezentację i potem poprosimy doktora Gawina Re, który powie o sytuacji, która wynikła w trakcie głosowania nad Brexitem, gdzie zobaczyliśmy to rozdwojenie, pewien rozłam w elektoracie, tradycyjnym robotniczym elektoracie Partii Pracy i ten podział jakby trwa w dyskusjach wewnątrz Partii Pracy do teraz. Więc oddam teraz głos Rafałowi. I potem oczywiście po prezentacjach naszych gości zachęcam do rozmowy, do zadawania pytań i podzielenia się własnymi opiniami. Dobry wieczór, dziękuję bardzo obu fundacjom za zaproszenie. Chciałbym, tak jak sygnalizował Michał, na kilku przykładach przedstawić problem utraty elektoratu przez partie socjaldemokratyczne w takich regionach, które tradycyjnie głosowały ponadstandardowo na partie socjaldemokratyczne, które były przemysłowe, które podległy procesowi dezindustrializacji, ale które w większości wypadków nie były związane z wielką aglomeracją. Historycznie partie socjaldemokratyczne miały wyborców najczęściej modelowo w dwóch typach miast. Albo w wielkich miastach, gdzie dochodziło do szybkiej unifikacji kulturowej robotników często o bardzo różnym pochodzeniu, jak w Wiedniu czy w Budapeszcie, albo w mniejszych miastach na prowincji, często monoindustrialnych, gdzie cała lokalna społeczność żyła w tym samym rytmie, gdzie dziedziczono zawód. Z dzisiejszej perspektywy dla partii socjaldemokratycznych szczególnie trudna sytuacja dotyczy mniejszych miejscowości. Mówiąc w skrócie, w słynnym podziale socjopolitycznym na centrum i peryferię, lewica jest coraz słabsza w centrum i zupełnie traci peryferię. Pierwszy kraj, o którym chciałbym powiedzieć na prośbę organizatorów, kraj, którym w Polsce słabo się interesujemy od tej strony, to Francja. We Francji, podobnie jak w krajach południa Europy, lewicowość miała dwa typy. Albo wiązała się właśnie z przemysłem, albo była konsekwencją konfliktów feudalnych sięgających średniowiecza. Stąd we Francji lewica do dziś jest bardzo silna, na przykład w Akwitanii, bardzo dużej krainie na południowym zachodzie,
raczej rolniczej i handlowej niż przemysłowej. Czy też w Langwedocji, gdzie niektórzy badacze twierdzą, że ruchy heretyckie z głębokiego średniowiecza i pamięć o ich brutalnej pacyfikacji pozostawiły do dzisiaj ślad w Montpellier i innych miastach regionu. Najbardziej znanym miejscem poparcia dla lewicy we Francji zawsze była tak zwana Czerwona Zatoka, północne i wschodnie przedmieścia Paryża, nie będące formalnie częścią miasta, związane z przemysłem lekkim. Natomiast klasyczny pas rdzy we Francji dotyczy dwóch północnych prowincji, szczególnie zaś w prowincji Nord-Pas-de-Calais, znanej dobrze w Polsce, ponieważ dziesiątki tysięcy Polaków, zwłaszcza w okresie międzywojennym, pojechało tam i do sąsiedniej Belgii do pracy w kopalniach. W prowincji Nord zawsze partie lewicowe, SFIO i potem Partia Socjalistyczna oraz także bardzo silni wśród robotników komuniści wygrywali wybory. François Mitterrand już na poziomie pierwszej tury wyborów prezydenckich otrzymywał tam ponad 60 tysięcy głosów. Stamtąd pochodzi Pierre Mauroy, jeden z najważniejszych francuskich socjalistycznych polityków ostatniego ćwierćwiecza. Jest to prowincja w 95% zurbanizowana, zwana popularnie Zagłębiem Północnym, gdzie w małych miejscowościach wokół Lille, czwartego pod względem wielkości miasta Francji, dominowało górnictwo. Wiele małych miejscowości wpisanych jest dzisiaj do rejestru zabytków UNESCO, co może być niemal symbolem w kontekście problemów socjaldemokracji. Procesy dezindustrializacji, wbrew stereotypom, nie rozpoczęły się wraz z globalizacją. We Francji już od przodu lat 60. i 70. postępowały procesy dezindustrializacji. I region Nord był jednym z najsilniej temu podległych. Ograniczenie wydobycia węgla, wymuszane między innymi międzynarodowymi zobowiązaniami Francji, tak zwana terceryzacja, to znaczy rozrost sektora usług, doprowadził do wysokiego bezrobocia, choć francuskie bezrobocie nie należy do najwyższych w Europie, to regularnie w regionie Nord jest wyższe od średniej dla kraju. Mimo wielkich inwestycji unijnych, także w przemysł, choć już nie górnictwo, do dziś bezrobocie jest tam wyższe. Punktem zwrotnym w procesach osłabienia poparcia dla lewicy w regionie Nord było głosowanie referendum nad traktatem Maastricht. Przemysłowe regiony, tradycyjnie popierające lewicę, były zdecydowanie przeciw. Obok regionu Nord i sąsiedniego Pas-de-Calais, także północna część Normandii, także Czerwona Zatoka. Podobnie było w 2005 roku. To był drugi punkt zwrotny, gdy w referendum rozstrzygano tak zwaną Konstytucję Europejską. Elektorat lewicy podzielił się, ale w przemysłowych regionach nawet 2/3 wyborców głosowało przeciwko.
I choć w 2012 roku, ostatnim zapewne na wiele lat, w czasie sukcesów Partii Socjalistycznej odbudowała część poparcia na północy, to wyraźnie ustępuje ono w poparciu dla lewicy w nieuprzemysłowionych, rolniczych regionach. W 2015 roku lewica po raz pierwszy przegrała municypalne wybory w regionie Nord. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, tracąc wyborców zarówno na rzecz golistowskiej prawicy, ale przede wszystkim na rzecz Frontu Narodowego, dla którego poparcie przekroczyło 40%. Partia Socjalistyczna pozostała siłą tylko w wielkiej aglomeracji Lille, która jest jednym z największych skupisk studentów we Francji. Analogiczna sytuacja panuje w sąsiedniej prowincji historycznie nazywanej Pikardią, której nie ma wielkich miast, która jest dwukrotnie słabiej zaludniona od Nord. Zawsze była związana z włókiennictwem i przemysłem chemicznym. Tam również głosowano przeciwko głębszej integracji europejskiej. I tam Front Narodowy dużo wcześniej zaczął zyskiwać masowe poparcie. W tej chwili, po ostatnich wyborach, w wielu małych, przemysłowych miastach Pikardii, na przykład związanych niegdyś z włókiennictwem, czy w takiej miejscowości niewielkiej o nazwie Termier, niemal w 100% zamieszkałej przez dawnych kolejarzy, Front Narodowy jest w stanie wywalczyć samodzielną większość. Notabene oba te regiony połączono w ubiegłym roku w jedną całość. Pamiętajmy, że gdy mówimy o Francji, mówimy o jednym z najnowocześniejszych państw Europy, który potrafił rozwijać najnowocześniejsze technologie, do czego przyczyniła się także lewica i jej rządy, szczególnie w latach 80. I los tych dwóch regionów pokazuje skalę problemów. To samo ma miejsce w słynnej Czerwonej Zatoce, której barwę dzisiaj raczej należałoby określić mianem czerwono-brunatnym. Drugi kraj, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę, na jeden region, to sąsiadująca z Francją, Hiszpanią. Nie chciałbym mówić o kraju Basków, bo tam inne kwestie wchodzą w grę, ale o zapomnianym regionie północy Hiszpanii w postaci Asturii. Mało kto zdaje sobie sprawę, że był to w zasadzie jedyny obok kraju Basków region w Hiszpanii zdominowany przez przemysł ciężki. Nieprzypadkowo region ten odgrywał szczególną rolę w historii lewicy. W 1934 roku doszło tam do wielkiego powstania górników, krwawo stłumionego przez przyszłego dyktatora Hiszpanii, generała Franco. W Asturii, w części odległej od wybrzeża, wydobywano węgiel, a większość górniczych miasteczek to miasteczka wielkości rzędu 10-15 tysięcy.
W drugim pod względem wielkości mieście Asturii, Gijón, pracowały huty stali. Złota era Asturii miała miejsce po II wojnie światowej, kiedy paradoksalnie izolacja Hiszpanii do początku lat 60. sprzyjała rozwojowi górnictwa i przemysłu stalowego. Od czasu demokratyzacji tej Hiszpanii nie zdarzyło się, by partia socjalistyczna dostała w Asturii mniej niż 30%, a w większości wyborów przekraczała 40%. Rekordowo w 1982 roku dostała ponad połowę głosów. Do tego zawsze od 8 do 15% dostawała Komunistyczna Partia Hiszpanii i jej sojusznicy. Po wejściu Hiszpanii do Unii Europejskiej rozpoczęły się procesy prywatyzacji przemysłu stalowego oraz ograniczenia wydobycia węgla. Z 20 tysięcy górników dziś zostało mniej niż 2 tysiące. Zakłady stalowe najpierw zostały skoncentrowane w państwowej spółce, a potem przejęte przez światowego potentata stali, koncern ArcelorMittal. Warto zauważyć, że w referendum w 2005 roku Asturia, inaczej niż inne bliskie lewicy regiony Hiszpanii, miała większy odsetek przeciwników Konstytucji Europejskiej. W 2011 roku po raz pierwszy partia socjalistyczna dostała w Asturii mniej niż 30%. We wszystkich kolejnych elekcjach, łącznie do 2016 roku, dostawała jeszcze mniej głosów, mniej niż 25%. Co ciekawe, inaczej niż we Francji, część tych głosów przechodziła na inne partie lewicowe. Ostatnio na Podemos, który był w sojuszu z partią komunistyczną. Także część głosów zaczęto tracić na rzecz lokalistycznej prawicy współpracującej z konserwatywną partią ludową, ale nie będącej jej częścią. W 2012 roku Asturia była miejscem jednego z największych protestów górniczych w Europie w ostatnich 20 latach. Kolejnym krajem, który chciałbym Państwu przedstawić, jest kraj, który na swój sposób możemy traktować jako pośredni między uprzemysłowionym zachodem Europy, a mniej uprzemysłowionym wschodem. Mam tu na myśli lubianych w Polsce bardzo Węgrów. Otóż węgierska lewica, inaczej niż lewica we wszystkich innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zawsze była bardzo silna, przede wszystkim w stolicy swojego kraju, zwłaszcza w Peszcie, przemysłowej części Budapesztu.
Oprócz tego węgierska partia socjalistyczna dostawała też bardzo dużo głosów w przemysłowych regionach, które zostały uprzemysłowione przez komunistyczne władze po II wojnie światowej. Jednym z przykładów pasa rdzy na Węgrzech jest północno-wschodni region Borsod, Abau i Zemplen, znany przede wszystkim poprzez pryzmat swojej stolicy, miasta Miskolc. Otóż lewica w tej biedniejszej części Węgier potrafiła dostać nawet 50% głosów. Zawsze zaś przekraczała 30%. Rządziła także samym Miskolcem, miastem zbudowanym w olbrzymim stopniu po wojnie i będącym symbolem węgierskiego hutnictwa, największej węgierskiej hucie w Jożdzie było zatrudnionych 18 tysięcy osób. Procesy dezindustrializacji, najpierw upadku przemysłu po zmianach ustrojowych, potem ograniczeń dla jego rozwoju po wejściu do Unii Europejskiej, spowodowały olbrzymią depopulację całego regionu, w tym stolicy. W regionie popularnie nazywanym skrótem BAS mamy do czynienia z najniższą średnią wieku, najniższą średnią długością życia na całym Węgrzech. Przypadek Miskolca przypomina przypadek Łodzi, do niedawna drugiego pod względem liczby ludności miasta w Polsce, też przemysłowego, które teraz jest faktycznie trzecim miastem. Miskolc z drugiego stał się czwartym miastem na Węgrzech. W 2010 roku lewica utraciła władzę w tej prowincji, w jej stolicy. Nie tylko tracąc głosy na rzecz konserwatywnej partii Fidesz, Viktora Orbana, ale spadając także na trzecie miejsce za skrajnie prawicowym Jobbik, do czego obok kwestii socjalnych przyczyniła się także lokalne konflikty z mniejszością romską. Drugim węgierskim pasem rdzy też zawsze głosującym częściej niż reszta kraju na lewicę jest region Warania, niegdyś sporny z Jugosławią, znany przede wszystkim poprzez swoją stolicę, miasto Pecz. To także region znany z wydobycia węgla. Ten liczący w szczycie rozwoju 420 tysięcy mieszkańców region dziś liczy tylko 370 tysięcy. Lewica, która potrafiła tam dostać prawie połowę głosów, dziś może liczyć na nie więcej niż 1/4. Tam nie traci głosów na rzecz Jobbiku, który jest dużo słabszy, ale na rzecz Fideszu, a także jest to pochodną depopulacji. Kolejnym krajem, na który chciałem zwrócić
Państwa uwagę, jest sąsiadująca z Węgrami Rumunia. Tradycyjnie należąca do najmniej rozwiniętych państw Europy. Rumunia uprzemysłowiła się dopiero po II wojnie światowej. I jak twierdzą krytycy rumuńskiego komunizmu, uprzemysłowienie to miało głównie podłoże ideologiczne, a nie ekonomiczne. Fabryki budowano bardziej w imię wyrównania szans pomiędzy regionami, aniżeli tam, gdzie na przykład był dostęp do surowców czy do wybrzeża. Przed wojną oraz w wyborach w 1946 roku rumuńska koalicja lewicowa, zdominowana przez komunistów, cieszyła się poparciem przede wszystkim w historycznej Transylwanii. Szczególnie wśród mniejszości węgierskiej, wśród ludności niemieckiej i wśród ludności pochodzenia żydowskiego. Po 1989 roku wszystko się zmieniło. Rumuńska lewica zdominowała tereny przed wojną głosujące na partię chłopską, a więc zachodnią Mołdawię oraz historyczną Wołoszczyznę, czyli Multenię i Oltenię, dwie prowincje tworzące, zaznaczone na niebiesko, południe Rumunii. Mapa wyborcza Rumunii nie zmienia się od 1989 roku. Paradoks polega na tym, że najwyższe poparcie socjaldemokraci mają w mniej uprzemysłowionych, rolniczych terenach Rumunii, głównie wśród ludności mniej zamożnej, starszej wiekiem i niezadowolonej z ekonomicznego charakteru transformacji. Ostatnie protesty w Rumunii to protesty studentów Bukaresztu i wielkich miast Transylwanii, przede wszystkim Timișoara, przeciwko lewicy, która dostała 45% tego typu wyborców. Spośród regionów, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest po pierwsze region Olt, z którego pochodzi Nikolae Ceaușescu. Oparty przede wszystkim o hutę aluminium i przemysł włókienniczy. Otóż tam dezindustrializacja, bezrobocie, depopulacja nie zmniejszyły poparcia dla lewicy. W ostatnich elekcjach, biorąc pod uwagę też specyficzne prawo wyborcze w Rumunii, na lewicę padało tam od 45 do 66% głosów. Inny region pokazujący podobne zjawisko, leżący w pasie poparcia dla partii lewicowych, to region Mehedinti, w którym po wojnie ulokowano przemysł chemiczny. Jest to jeden z najbiedniejszych regionów Rumunii. Lewica dostaje tam w ostatnich wyborach od 34 do 64% głosów. Podobnie
z innym przemysłowym regionem związanym z pasem poparcia dla lewicy, tym razem w Mołdawii, regionem Wasluji. Uprzemysłowionym po wojnie, który ma najniższe PKB w Rumunii, ale za to lewica dostaje tam od 42 do 62% głosów. Podobnie w regionie, którego nazwa jest spolszczona, Botoszany, związane z włókiennictwem, PKB jest jednym z trzech najniższych w rumuńskich regionach. Lewica za to dostaje w szczycie prawie 70% głosów. I ostatni rumuński region, o którym Państwu chciałem wspomnieć, to region Gałacz, związany z przemysłem metalurgicznym, gdzie w szczycie popularności Partia Socjaldemokratyczna dostała 65% głosów. Inne regiony Mołdawii oraz Wołoszczyzny, których tu nie wymieniłem, to regiony tak słabo przemysłowione, że dezindustrializacja nie odgrywała tam aż tak wielkiej roli, ale tam poparcie dla lewicy jest bardzo podobne. Za to na większości przestrzeni Transylwanii poparcie dla lewicy jest bardzo niskie. No i to w zasadzie wszystko z mojej strony. Nie chciałbym tu wyciągać wniosków, licząc na to, że Państwo wręczycie mnie w tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będzie o sytuacji w Wielkiej Brytanii, sytuacji w Partii Pracy, Labour Party w Wielkiej Brytanii i sytuacji teraz w Wielkiej Brytanii dla Labour Party jest podobny do innych krajów europejskich socjaldemokracji, tak podobnie jak ostatniej prezentacji, ale są też specyficzne problemy dla Partii Pracy teraz. Pierwsze jest, no jak jest sytuacja w innych partiach, jak odzyskać głosy, które zostały stracone przez ostatnie 2-3 dekady. Jak wygrać wybory teraz w Wielkiej Brytanii, kiedy partii pracy jest bardzo mocno podzielona i to jest jakiś historyczny podział partii pracy. I co jest bardzo ważne teraz, jest jak reagować na Brexit. Bo mamy bardzo nieoczekiwanie zjawisko w Wielkiej Brytanii teraz, że te głosowanie za wejście z Unii Europejskiej i to znaczy, że Partii Pracy jest w nowej sytuacji i bardzo nieprzewidywalnej sytuacji. Więc ten pierwszy slajd mamy tutaj jest odsetek głosów w wyborach parlamentarnych od roku 1950 roku. I widzieliśmy od tego roku, że poparcie dla Partii Pracy spadło aż do roku 1983 roku. I to był, kiedy Partii Pracy odzyskał tylko 20% poparcia w wyborach. Potem był okres, kiedy poparcie dla Partii Pracy wzrosło, aż do momentu, kiedy Tony Blair wygrał wybory w 2001.
i potem jeszcze raz, po ten czas był spadek w poparciu dla partii pracy. Mogę pokazać to tutaj, że to jest numer głosów we wyborach parlamentarnych od 1997 roku, kiedy Tony Blair wygrał wybory. I widzimy, że w tych czasach, aż do 2010, i to znaczy, że przez rząd Tony Blair i Gordon Brown, że Partii Pracy stracił prawie 5 milionów głosów. Więc teoria, że Tony Blair rozszerzył, zapreczył wyborców Partii Pracy, jest mitem. Przez rządy Tomiego Blaira, te całe strategie tak zwane trzeciej drogi, że w tych czasach Partii Pracy straciło 5 milionów głosów i jesteśmy w tej sytuacji ciągle, jak możemy odzyskać tę stratę poparcia dla Partii Pracy. Na ostatnich wyborach, kiedy Ed Miliband był liderem Partii Pracy, odzyskali 700 tysięcy głosów, ale to jest, jeszcze raz, to jest bardzo mało. Więc sytuacja w Partii Pracy jest trudna. Tylko na porównanie, to jest odsetek poparcia dla partii konserwatywnej, dla turystów, i też historycznie oni stracą poparcie. Widzimy tutaj, że w roku 1955 konserwatywna partia uzyskała około 50% i teraz spadło do około 65-66% poparcia. Ale to jest tylko na porównanie. Interesuje mnie dzisiaj, jakie jest sytuacja w Wielkiej Brytanii i jakie jest sytuacja teraz po Brexicie. Więc możemy tutaj, to jest porównanie w wyborach 2010-2015. To są ostatnie dwa wybory parlamentarne. To jest oczywiście przed referendum Brexita. Ale co jest ciekawe tutaj, pokażę, że wygląda fatalnie, że prawie całego kraju jest na partii konserwatywnej. To nie jest tak źle, bo te obszary często są wiejskie obszary, więc oni są większe. Takie, bo jest koncentracja ludności w wielkich miastach, gdzie Labour Party mają większe poparcie. Ale widzimy tutaj, że jest tak Londyn, ale większość poparcia jest w tych regionach postprzemysłowych, to znaczy ten północny, wschodnie i zachodnie Walii tutaj, gdzie Cardiff i wszystko gdzie kopalne były. I w Szkocji teraz, na zachodzie Szkocji, też postprzemysłowe regiony tradycyjnie głosowali dla Partii Pracy. Więc teraz widzimy, co się stało tylko 5 lat. I tutaj te żółte to jest dla partii nacjonalistów Szkocji. No musimy rozumieć, jaki partii to jest, bo to nie jest prawicowe partii, ale to jest teraz przez ostatnie 20-30 lat. Oni walczą z Partii Pracy jako lewicowe, największe lewicowe partii w Szkocji. To jest podobna sytuacja w Walii, gdzie Plaid Cymru, to jest partia nacjonalistów Walii, to jest też, oni też konkurują z Partii Pracy jako lewicowe partie. I widzimy, co się stało tutaj. Bo tutaj jeszcze raz, to jest Glasgow, tak dalej, to nie jest okręgi, gdzie Partii Pracy zawsze wygrała. Zawsze wygrała. To niezależnie jaki kandydat były, wszyscy głosowali na Partii Pracy. Ale widzimy tutaj, gdzie oni stracili prawie w całego kraju, w całej Szkocji, w tylko przez 5 lat. No co się stało więc w tym czasie, że było ten referendum w Szkocji dla niepodległości. I Partii Pracy
robili kampanię przeciw niepodległości szkockiej. No to jest, ja rozumiem, dlaczego oni robili to, oraz to był duży błąd dla partii pracy, że oni byli sojuszem z partii konserwatywnym, atakowali partii na sowiecko szkockiej z prawej strony. I przez całe te rządy, Blair i wszystko, że oni stracili poparcie swoje tradycyjne elektoratu szkockiego. I to będzie bardzo trudno odzyskać tych głosów. Ale widzimy, że reszta kraju, że to jest bardzo podobne do jak to było w 2010, jeśli chodzi o głosach dla partii pracy. Więc to jest ta sytuacja, że partii pracy przegrali wybory na drugi raz na rzędu, oni przegrali wybory i wtedy to były nowe wybory w partii pracy na nowy lider tej partii i jak chyba wszyscy Państwo wiedzą, że Jeremy Corbyn został liderem partii w wrześniu 2015. To jest ważne, bo to jest chyba pierwszy raz, nie wiem od kiedy, ale w moim życiu, pierwszy raz, że socjalistą został liderem partii pracy w Wielkiej Brytanii. I to oczywiście to znaczy, że potem, gdzie partii pracy został podzielony, większość posłów partii pracy nie akceptuje to, oni walczą z Jeremy Corbyn i to jest sytuacja, gdzie partii cały czas jest podzielona. Będę rozmawiał o to więcej o tym, kiedy będę rozmawiał o Brexit referendum. Mam i tutaj, że jakieś informacje o poparciu dla partii pracy i partii konserwatywnej, jeśli chodzi o klas społeczny. I ten pierwszy, ten ABC, to jest, oni są najwyższe klasy społeczne, taki middle class. I ten C2DE, oni są takie tradycyjne klasy robotników. I widzimy tutaj, że te robotnicy teraz, oni głosują bardziej podobne dla partii konserwatywnej i dla partii pracy. I ten wyższy, ten middle class głosuje bardziej dla partii konserwatywnej, ale to jest ciekawe tutaj, że ci, którzy są tradycyjni robotnicy, oni głosują teraz równo dla partii pracy i dla partii konserwatywnej. Ale kiedy pytasz ktoś, jeśli oni uznają siebie jako robotnikiem albo na middle class, to jest na working class albo na middle class, wtedy większość, 47% głosuje na partii pracy, tylko 26% dla partii konserwatywnej i middle class to jest większość, 44% głosuje na partii konserwatywnej i 28% głosuje na partii pracy. Więc to jest ciekawe, że jest bardzo subiektywne. Jeśli pytasz ktoś, czy jesteś working class, wtedy ludzie głosuje bardziej na partii pracy. Więc to jest ta sytuacja w Wielkiej Brytanii. I teraz ja chciałbym rozmawiać o tym Brexit, bo myślę, że ten Brexit teraz jest nowa sytuacja. I to znaczy, że jest nowym podziałem w elektoratu partii pracy. I tutaj oni są sondaże w partii pracy od ostatniego wyboru. I zobaczymy tutaj, że Jeremy Corbyn został liderem partii tutaj w wrześniu 2015. I kiedy on został liderem partii, partii pracy miał około 62% i partii konserwatywnej około 68%. To był wtedy, zaczynał mniejszyć te różnice aż do lipca 2016. To znaczy kiedy? To znaczy do
referendum Brexit. I wtedy mamy nową sytuację. I dla partii pracy sytuacja jest fatalna teraz. No, widzimy tutaj, że konserwatywne mają około 30% i partii pracy około, około 28%. Więc różnica jest bardzo wysoka i sytuacja jest bardzo negatywna, jeśli chodzi o sondaże. Ale wiemy, że sondaże nie można zawsze zaufać sondażom, bo sondaże pokazali, że będzie referendum będzie za pozostaniem w Unii i że Trump nie wygra wybory, ale, ale takie sytuacje teraz, w sondażach. Co jeszcze? Tuż po referendum były nowe wybory w Partii Pracy na Lider. Ten prawy skrzydło Partii Pracy, te breliści, posłowie, oni robili nowe konkurencje, nowe wybory w Partii Pracy, aby głosować na nowy lider. Ale Jeremy Corbyn wygrał te wybory jeszcze raz i został na lider pracy, Partii Pracy. Więc i teraz ja chciałbym rozmawiać o Brexit, bo to jest największym problemem teraz dla Labour Party. I dlaczego? Dlaczego, że wiemy, że referendum były 52% elektoratu głosowali za wyjściem z Unii Europejskiej, 48% głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. Ale jeśli chodzi o elektoratu Partii Pracy, to było około 65% elektoratu Partii Pracy głosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej. To znaczy, że ogólnie ten elektorat Partii Pracy jest bardzo pro Unii Europejskiej i nie chce wyjść z Unii Europejskiej. Ale w 2/3 okręgów, gdzie Partii Pracy mają posłów, większość elektoratu głosowali za wyjście z Unii Europejskiej. Co więcej, większość w postprzemysłowych okręgach, jak w północy kraju i w środku, taki Midlands, to nazywa się w środku Anglii, Birmingham i tak dalej, oni głosowali za wyjście z Unii Europejskiej. Co? Wyjście. I to jest problem dla partii. Bo oczywiście nasz system głosowania, to znaczy, że głosowanie, co jest ważniejsze, jest w indywidualnych okręgach. I ogólnie elektorat Partii Pracy jest za pozostaniem, ale w okręgach, gdzie jest większość, jest za wyjście z Unii Europejskiej. I mamy tę sytuację tutaj. Możemy zobaczyć, jaka jest różnica. Jeszcze raz, to jest ten głosowanie od wyborach w 2015 roku. I to jest te głosowanie w referendum. I ten niebieski jest za pozostaniem w Unii Europejskiej i te czerwone jest za wyjście z Unii Europejskiej. I jeszcze raz jest zobaczymy, jak jest problem dla Pani Pracy. Bo tutaj Szkocję głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. Cały kraj głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. Ale to jest trudno widzieć tutaj niestety, ale oni są takie czerwone, kiedy jest czerwone, co jest za wyjściem. I tutaj mamy te tradycyjne postprzemysłowych okręgach na północnej Anglii. Oni większość tutaj głosowali za wyjście z Unii Europejskiej. Też wali tutaj, gdzie były te kopalnie i tak dalej. Oni bardzo takie te miejsca, które zawsze głosuje za Labour Party. Oni też głosowali za wyjście z Unii Europejskiej na środku kraju. I te bardzo tradycyjne okręgi dla partii pracy głosowali za wyjście z Unii Europejskiej. I to jest cały czas ten proces. Co robić w sytuacji, gdzie większość Twojego elektoratu chce zostać w Unii Europejskiej, ale w takich okręgach,
gdzie swoje zaplecze jest, chce wyjść z Unii Europejskiej. Tutaj mamy, jak Wielki Brytanii głosowali, jeśli chodzi o demografię, więc jeśli chodzi o wiek, jest bardzo ostre podziałem w kraju. Widzimy, że młodzi ludzie głosowali za pozostanie w Unii Europejskiej. 76% ludzi w wieku 18 do 24 lat głosowali za pozostanie w Unii Europejskiej, 62% tutaj, 52%. I potem widzimy, że te starsi ludzie głosowali za wyjście z Unii Europejskiej. Więc to jest ten pierwszy podział. Drugi podział jest klasowy. Mamy te cztery klasy tutaj, to jest najniższe klasy, jeśli chodzi o dochód, to najniższe i to jest też, widzimy to bardzo ostro, jak jasny jest ten podział, że 57% wyższe klasy społeczne głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej, ale tylko 66% głosowali za pozostaniem w Unii, jeśli chodzi o ten najniższy klas. To według dochodu. Oczywiście to jest. Czasami to nie jest jasne, bo to nie jest tylko dochód, ale to pokaże, jak jest ogólnie, jak jest sytuacja w Wielkiej Brytanii. Więc jak mówiłem, jest problem dla partii pracy, bo partii pracy zawsze jest jakiś sojusz, elektorat partii pracy jest sojusz. To jest sojusz między klas robotników, w regionach przemysłowych i też z ludźmi z wielkich miast, którzy mają bardziej liberalne w sensie opcji kulturowych. Takie kulturowe, liberalne poglądy. I to jest tradycyjny taki sojusz dla partii pracy. Ale po Brexicie jest podział między tymi ludźmi. Ale ja chciałbym pokazać jeszcze raz to, bo wiemy, że w pewnych regionach większość elektoratu głosowali za wyjściem z Unii Europejskiej, ale to jest poparcie dla pozostania w Unii Europejskiej według elektoratu partii. I zobaczymy, w każdym regionie, w całym kraju, że elektorat partii pracy głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. Nawet w tych regionach, które głosowali za wyjście z Unii Europejskiej, elektorat Labour Party głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. Więc nawet tutaj, którzy głosowali za wyjście z Unii Europejskiej, North, którzy głosowali za wyjście z Unii Europejskiej, Walię głosowali za wyjście z Unii Europejskiej, ale elektorat partii pracy większość głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. To znaczy, że nawet w tych regionach, którzy są za Brexit, za wyjście z Unii Europejskiej, czy elektorat Labour Party, że większość chce pozostać w Unii Europejskiej. To znaczy, że jest bardzo trudna sytuacja. Jak mówiłem, że przed referendum poparcie dla Labour Party wzrosło. Jeremy Corbyn miał program anti-austerity. On walczył z partii konserwatywnej, bardzo z lewej strony. On wyrwał od polityki Blair i Brown. I on miał nowy lewicowy program, co jest bardzo popularny w partii. Około 600 tysięcy ludzi, co jest około 600 tysięcy nowych członków partii pracy. 600 tysięcy, to jest niesamowite, tak jak był przepływ do partii pracy. I to był jakiś optymizm, że partia pracy zrobił relatywnie dobrze we wyborach samorządowych i we wyborach uzupełniających, jak się mówi? Uzupełniających. Więc to było jakieś pozytywne, że ten progres był partii pracy, były pozytywne. I czy były jakieś szanse, bo
rząd konserwatywny ma bardzo trudną sytuację, nawet przed referendum. Jest ten sesja w Wielkiej Brytanii, po kryzysie było bardzo mocno i były szanse, że partii pracy mogły odzyskać tych głosów. Ale teraz jest nowa sytuacja. Nowa sytuacja, że partii pracy jest podzielona. Podzielona, że ten stary prawicowy, ten Blairistów cały czas nie akceptuje Jeremy Corbyn jako lider partii. Ale jest też ciekawa sytuacja, że ten podział wokół Brexit nie jest tradycyjny lewice-prawice podziałem. Na przykład jest część prawicy, którzy teraz popierają antyimigracyjnie stanowisko. Proszę, jak pan tłumaczy, że trend w Rumunii były kompletnie odwrotne do trendów w pozostałych krajach, które pan przedstawił. To, że Rumunia ogólnie jest mniej rozwiniętym krajem niż pozostałe, nie jest bezpośrednią odpowiedzią. Raczej ma to jakiś inny mechanizm. Chciałbym zapytać bardzo trochę na jakąś ideę dotyczącą tego mechanizmu. Drugie pytanie jest takie, w kolejnych przykładach, które pan przedstawiał, były to przede wszystkim okręgi górnicze. Nie tylko, ale przede wszystkim. I w tych wszystkich okręgach górniczych polityka w Unii Europejskiej szczególnie dała sobie znać negatywnie. Ale to, co chciałem zapytać, jest takie. Nie było żadnych kompensujących polityk, które by zagospodarowywały to, czy ten region, czy te sektory życia społecznego i zastępowały to, co się stało z Węgrzem. I to po prostu pozostawiono swojemu losowi. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana Rey. Chodzi mi o takie dosyć szczegółowe. Z pana to wynikało, że szczególnie duży sprzeciw wobec Brexitu miała grupa młodzieży od 18 do 25 roku życia, to 60 czy 70%. Jak to się miewa do tego, że właśnie ci młodzi ludzie w innych krajach, że w Polsce stanowią podstawową bazę dla wszelkiego rodzaju ruchów populistycznych, nacjonalistycznych, izolacjonistycznych. Również w Wielkiej Brytanii chyba dosyć dużo młodych ludzi jest związanych z takimi, nazwijmy to, nacjonalistycznymi ruchami. Ja widzę tutaj jakiś duży dysonans, chociaż ja rozumiem, że tak jest, natomiast jak to wytłumaczyć? Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie? To jeszcze tam pan na końcu tutaj. Ja bym prosił o przedstawienie jakichś wniosków dla polskiej lewicy wynikających z tych omówionych sytuacji w różnych krajach. Dziękuję. Krzysztof? Ja mam na temat tego, co kiedyś nazywano bazą narodową. Ja się uczyłem na latach politycznych pod koniec lat 80. i długo taki obraz nosiłem w partii politycznej w głowie, że one jakby odzwierciedlają pewne grupowe podziały, interesy, prawda, są odzwierciedleniem struktury społecznej. Teraz już chyba od lat 90. do lat 2000 w wielu krajach mam wrażenie, że te podziały nie są takie klarowne, to się troszeczkę wymieszało. I tutaj jakby więcej zyskują na znaczeniu tematy, które też w politologii usłyszał taki termin, miękkie, twarde tematy, powiedzmy te podziały stare, klasowe, stały się mniej wyraziste, za to zyskują na znaczeniu powiedzmy takie tematy jak
jak Brexit, stosunek do Unii Europejskiej, czy jakieś inne tego typu ogólne, powiedzmy, ponadklasowe, ponadgrupowe tematy i problemy. I teraz, czy to jest tendencja, która będzie się pogłębiała? To oznacza również dalszy regres tych partii opartych na tradycyjnych podziałach społecznych. Czy to już się dokonało? Czy teraz zupełnie inne osie integracji mającej na celu osiągnięcie jakichś celów politycznych są jakby bardziej ważne i przez polityków instrumentalnie wykorzystywane do mobilizowania zależnie od potrzeb różnych, bardzo różnych grup, które tradycyjnie byśmy nazywali, prawda, po różnych stronach tego tradycyjnego podziału, do którego się kiedyś uczyliśmy i do którego byliśmy przyzwyczajeni. Mam takie wrażenie, że ta nadbudowa średnio odzwierciedla to, co się dzieje w bazie, albo jest pewien problem tutaj, napięcie to nie koresponduje ze sobą. Jeszcze pytanie z Pezą. Do profesora Kuderucha, na którym w drugiej prezentacji to słowo było pokazane. Profesor Kuderuch pokazał nam te straty partii lewicowej, co jest oczywiście kawałkiem prawdy, ilustrowane jako statystykami wyborczymi. Natomiast to nie jest całą prawdą, dlatego że jest to przesunięcia sympatii politycznych, zachowań elektoratów następują w całym spektrum, a nie dzieje się tylko w tej części lewicowego elektoratu. I czy się zgodzisz, Rafale? No pewnie tak, że to, co się dzieje, co obserwujemy w ostatnich latach, to jest raczej odpływ nie tylko od partii tradycyjnych, postępowych, lewicowych, to jest odpływ od tych dominujących przez pierwsze kilkadziesiąt lat powojennych partii tworzących systemy polityczne, na przykład Austria, Niemcy, czy Włochy, chrześcijańska demokracja, socjaldemokracja, czy też podobnie Francja. W związku z tym tu trzeba pokazać to zjawisko wpływania od tradycyjnych partii politycznych. Od partii ludowych, to ten, jeżeli chcemy pokazać porządkiem europejskiego, no to od partii skupionych w frakcji socjalistów i demokratów i partii ludowej przede wszystkim. I pojawiają się nowe ruchy polityczne, nowe zjawiska i one bardzo różnicują, bo w części Europy mamy zjawisko radykalnej prawicy, ale co wspomniałeś, nie rozwijając południowej części Europy, w niektórych regionach południowych, to jest bardziej radykalna lewica. Ale w tle tego wszystkiego prawdopodobnie jest głębsze zjawisko świadomościowe. Mianowicie to w niektórych badaniach wychodzi, to jest kryzys zaufania do państwa, czyli partie, które były przez dziesięciolecia, konstruowały to państwo i uasamiały państwo, tracą w ostatnich latach na rzecz innych, często nowych, zupełnie informacji, tracą poparcie. Źródło widzę w dużej mierze właśnie w tej utracie zaufania do państwa. Dziękuję bardzo. Proponuję, ten pierwszy z tych pytań, to jest może kusiące, że mówimy, że to jest duże imigracji w Unii Europejskiej, duże imigracji do krajów jak Wielki Brytanii. To znaczy, że lewica powinna teraz wspierać swoich ludzi i wtedy budować swoje poparcie. Po pierwsze, ja myślę, że jako lewica powinniśmy absolutnie odmówić takie rozwiązanie, takie polityki, bo jesteśmy lewicowi. Ale drugi, to nie jest prawda. Jeśli sprawdzisz ten wynik w referendum Brexit, w tych regionach, gdzie były największe
imigrację, tych regionów głosowali za pozostaniem w Unii. Większość, nie w każdym, ale większość. Na przykład Londyn. Londyn jest bardzo, bardzo duża imigracja. Londyn, cały Londyn głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. I też jak Liverpool, Manchester, Bristol, Cardiff, duża imigracja jest do tych miast i oni głosowali przeciw Brexit. Ale to nie znaczy, że nie jest problem, bo w tych miastach postprzemysłowych, tych regionach, którzy stracili największość przez rządy Thatchera i potem, gdzie były imigracje, to jest prawda, że były duże niechęć do tych, ale to było bardzo łatwe dla partii prawicowych mówić, zobacz, nie masz pracy, nie masz szpitalu, nie masz to, dlaczego, że jest duże imigracje. Pamiętamy, że ja myślę, że partii pracy wtedy, rząd Tony Blair popełnił duży błąd. To nie był błąd, że oni otwierali rynek pracy, kiedy było rozszerzenie Unii Europejskiej, ale że nie przygotowali do tego. Oni mówili przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, oni oszanowali, oni oszacowali, że tylko 16 tysięcy Polaków przyjdzie do Wielkiej Brytanii. 16 tysięcy. I to jest około miliona i pół Polaków przyjechało do Polski. No, jeśli, ja myślę, że oni otwierali granice, były dobrze, ale jeśli robisz, to musisz przygotować. To znaczy, że kiedy jest duży przepływ imigrantów do jakichś miasto, że wtedy musi budować nowe szpitale, nowe szkoły i przygotować nowe inwestycje i tak dalej, bo to jest okazja dla kraju, kiedy jest taki przepływ ludzi. Też pamiętam, że 2 miliony Brytyjczyków mieszka i pracuje w innych krajach Unii Europejskiej. Więc ten to nie jest tylko, że idzie w jeden kierunek. Więc ja myślę, że nie powinni. Jest jakiś nurt w partii pracy, który popierają to. Myślę, że powinniśmy konkurować w UKIP jak antyimigrantce partii, ale myślę, że to byłby dla partii pracy strategiczne, bo oni straciłyby poparcie część twojego elektoratu i też myślę, że jest moralnie źle. Drugie pytanie jest o młodzi ludzi i konserwatyzmu, antyimigrancji i tak dalej. To nie jest tak samo w Wielkiej Brytanii, jak jest w Polsce. Ja wiem, że w Polsce teraz, że część populacji, którzy jest najbardziej antyimigranci, antyizlamski i tak dalej, najbardziej rasistowski, oni są młodzi ludzie teraz. To jest dosyć nowe zjawisko. To jest ostatnie 10 lat, że oni zmieniły się. To jest bardzo ponure takie efekty transformacji w Polsce, że teraz te młodzi ludzie są bardziej konserwatywne, jeśli chodzi o imigrację i tak dalej, niż te starsze ludzie. W Wielkiej Brytanii to nie jest takie. Może to jest łatwe, jeśli jest demonstracja naszych listów narodowców, że są młodzi ludzie, oczywiście większość, ale jeśli chodzi o elektoratu, czy starsi ludzie głosują za partii konserwatywne prawicowe, niż młodzi ludzie. Więc sytuacja jest inaczej, w Wielkim Brytanii. I ten ostatnie pytanie, że ja zgadzam się z panem, że to nie jest tylko, że partii lewicowy stanowi się, ale że to jest odpływ od centrum. Że skutkiem kryzysu ekonomicznego, finansowego przez ostatnie 10 lat i wcześniej to wszystko, co się dzieje nowoczesnym kapitalizmem, to znaczy, że ten centrum jest coraz mniej. I to znaczy, że ten socjaldemokracja to nie jest tak łatwo dla partii centrowej, aby tak odzyskać głosów, jak to było wcześniej. To jest kompletnie odwrotnie jak teoria trzeciej drogi, bo trzeciej drogi to były aparty na teorię, że centrum będzie wzrosło. Że będzie, że middle class, te średnie klasy będzie wzrosnąć, że będzie coraz więcej
miejsce dla partii centrowych, gdzie lepiej idzie partii lewicowa, musi konkurować w centrum. Teraz jest inaczej, że ludzie szukają na alternatywy do nieliberalnego kapitalizmu i teraz niestety, kiedy partie lewice nie mają odpowiedzi do tego, oni szukają na odpowiedzi w prawej stronie. I pan zapytał o Polskę, jak to jest, widzimy jak to jest w Polsce, gdzie ostatni rząd lewicowy w Polsce od tego momentu, że stracili poparcie w elektoratu. I podobne sytuacje teraz jest całe w Unii Europejskiej, gdzie to wyzwanie dla lewicy jest podobne do tego wyzwania dla centrowej prawicy, że ten centrum wniesie się i lewica musi znaleźć jakieś rozwiązanie, jakieś odpowiedzi do tego. Jak pan mówił o Podemos i takie wcześniej, że jest nowe partie, które teraz konkurują po lewej stronie. Ale w krajach jak w Polsce i możliwe w przyszłości w Wielkiej Brytanii to nie jest, to nie ma tego sprawy. Chcę, pozwolę sobie zacząć od generalnej uwagi, która będzie fragmentem odpowiedzi na kilka pytań, poczynając od pani pytań. Otóż fenomen socjaldemokracji w XX wieku, Ralf Dahrendorf, słynny niemiecki politolog, nazwał XX wiek wiekiem socjaldemokracji, polegał na tym, że wartości, o których pan Feist był uprzejmy mówić, składające się na demokratyczny i obywatelski konsensus, mogły być zrealizowane na poziomie welfare state, demokratycznego państwa prawa, które dokonuje redystrybucji dochodów, nacjonalizuje część gospodarki i realizuje politykę równości między różnymi grupami społecznymi i różnymi regionami na drogę geografii. W sytuacji, w której globalizacja, swobodny przepływ kapitału, zamiana gospodarki produkcyjnej na gospodarkę finansową, swoboda migracji w części świata podważyły państwo opiekuńcze. Wcześniej czy później musiało dojść do kryzysu demokracji. On został opóźniony upadkiem muru berlińskiego, ale powrócił wcześniej. Mało kto zdawał sobie w Polsce sprawę, że model, do którego aspirowaliśmy, demokratyczne państwo prawa i welfare state na Zachodzie, właśnie przeżywa strukturalny kryzys. Spóźniliśmy się, mówiąc w skrócie. I w 1925 roku w programie SPD była mowa o jedności gospodarczej Europy i o dosłownie Vereinigten Staaten, Zjednoczonych Stanach Europy. Jeśli to marzenie ma zostać zrealizowane, to minione 25 lat pokazuje, że traktat z Maastricht i inne będące jego konsekwencją akty prawne prowadzą w odwrotną stronę. Po prostu. I możliwości są dwie. Pierwsza taka, że najbogatsze państwa Europy Zachodniej zrealizują tę ideę w swoim zakresie, a reszta Europy pozostanie w przymierzu, ale obok.
Druga możliwość taka, że wszyscy dokonają kroku w tył i powrócą nie do rzeczywistości lat 50., bo to jest już niemożliwe, ale do rzeczywistości sprzed traktatu z Maastricht. Lewica w imię internacjonalizmu chciałaby jednoczenia Europy i innych kontynentów, a jednocześnie wszystko, co oferuje w swoich programach, faktycznie obliczone jest na państwo opiekuńcze. Tak się nie da. Trzeba się na coś zdecydować. Można się domyśleć, że SPD czy socjaliści holenderscy, belgijscy nie będą mieli wątpliwości. Ale cała reszta lewicy w Europie stanie przed diabelską alternatywą tej materii. Nasi zagraniczni przyjaciele muszą wiedzieć, że znaleźli się w bardzo dziwnym kraju. Konserwatywni publicyści w Polsce utrzymują, że Europejska Wspólnota Gospodarcza, inne wspólnoty oraz Unia Europejska są produktem lewicy. I to nawet nie socjaldemokracji, ale jakby użyć niemieckiego pojęcia linksradikalismus. Każdy, kto przeczyta jakikolwiek najbardziej infantylny podręcznik, zauważy, że wspólnoty europejskie były wspólnym dziełem chrześcijańskiej demokracji i liberałów, skierowanym tak oczywiście przeciwko wschodowi Europy, ale także przeciwko europejskiej socjaldemokracji, żeby ograniczyć welfare state, które po II wojnie światowej rozbudowały się. Ubezpieczenia społeczne i bezpłatna edukacja w Wielkiej Brytanii, nacjonalizacja olbrzymiej części gospodarek w tym kraju, we Francji, we Włoszech. Przeciwko temu były skierowane w istotnym stopniu wspólnoty europejskie i lewica na zachodzie, socjaldemokracja, dojrzewała do poparcia tego przez wiele lat. To Konrad Adenauer, w większym stopniu niż Kurt Schumacher, był związany z ideą europejską i tym, co z tego wynikało. Pani pytanie, czy odpowiedź na to pytanie w zasadzie powinna być mottem całego seminarium. Dotknęło to istoty problemu. A propos imigrantów, ja się zgadzam z tym, że lewica nie ma odpowiedzi także na to. Idea swobodnego przepływu siły roboczej zawsze była promowana przez wielki kapitał. Pozwalała obniżać płace. Wreszcie także imigrant, który gdzieś przyjechał, był bezbronny. Nie potrafił się zorganizować. Na przykład w Argentynie, gdzie klasa robotnicza była podzielona na wiele grup, dopiero wielki kryzys lat 30. spowodował unifikację tej grupy społecznej, co zmieniło zupełnie dzieje tego kraju. Problemem nie jest sama w sobie imigracja, tylko brak kontroli demokratycznego państwa prawa i społeczeństw nad kształtem tej imigracji. Nawiążę tu do lubianego przez doktora wiatra i nie miasta w postaci Wiednia. Otóż widziałem takie badania, które pokazują, że w latach 70. w robotniczych dzielnicach południa i wschodu miasta, do których napływały tysiące uchodźców z Jugosławii, Czechosłowacji, Polski, Turcji, nie miało to żadnego wpływu na skalę poparcia dla SPD. Obecnie faworytem czy Zimmering na południu miasta
gdzie SP potrafiła dostawać swego czasu po 60%, dostaje nawet dwa razy mniej. Więc to pokazuje, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Jeśli europejska lewica, w każdym razie jej większość, sprzyjała zniszczeniu świeckich dyktatur Bliskiego Wschodu, w Libii, de facto w Syrii, w Iraku, częściowo w Jemenie, dyktatur, które były mniej okrutne, mniej krwawe, bliższe europejskim standardom niż Arabia Saudyjska i Katar, z którymi Francja i inne państwa Unii Europejskiej prowadzą wielkie interesy, to niech się teraz nie dziwi. Nie ulega wątpliwości, że imigranci są także kartą w geopolitycznych grach, głównie między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Jeśli lewica nie odpowie sobie szczerze na pytanie o przyczyny kryzysu imigranckiego i będzie znajdowała rozwiązania wyłącznie w ustaleniu mniejszej czy większej kwoty, czy w zastanawianiu się, czy przyjmować, czy nie przyjmować imigrantów, to kompletnie niczego nie zmieni. Drugie pytanie dotyczące różnicy między Wschodem a Zachodem Europy, jeśli chodzi o partie lewicowe. Na zachodzie Europy w większości państw od lat 50. z przerwami, na przykład na początku lat 70., partie socjaldemokratyczne stopniowo tracą poparcie. Mało która z nich dzisiaj jest partią 40%, a kiedyś wiele z nich było takimi partiami. Na wschodzie Europy mamy pełną niestabilność. Może poza rzeczoną Rumunią, w innych krajach to poparcie wahało się i waha z olbrzymią zmiennością z kampanii na kampanię, ale też wielkiej tendencji rosnącej nie widać. Jeśli chodzi o fenomen Rumunii, oczywiście nie podjąłbym się pełnego wyjaśniania, choćby ze względu na barierę językową. Nie wszystko można w popularnych językach przeczytać na temat Rumunii. Ale jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Po pierwsze jest to siła sentymentu za systemem komunistycznym, który był opresyjny, ale zarazem dokonał gwałtownego skoku cywilizacyjnego w krótkim czasie. Właśnie w tych najbiedniejszych, wiejskich częściach Rumunii. Po drugie, rumuńska lewica od lat stosuje strategię, którą zapewne na Zachodzie określono wymianem populistycznym. Nie dąży do politycznego centrum, a próbuje pozyskać biednych wyborców ze wsi. Nie waha się także używać demagogicznych haseł. Najlepsze wyniki w swojej historii osiągnęła, kiedy zawarła wyborczy sojusz z partią konserwatywną. Na prawo od liberałów proeuropejskich. A przed ostatnimi wyborami, w których dostała 45% głosów i samodzielną większość, zadekretowała prawnie, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. A populizm w swoich początkach oznaczał polityków, którzy idą za swoimi wyborcami, którzy próbują się, czując własną słabość, dostosować do poglądów wyborców, a nie zmienić poglądy wyborców. Jeśli chodzi o okręgi niegórnicze, jeśli gdzieś są surowce, na przykład w Rumunii rafineria ropy Piteszti, Stara Zagora
jedno z największych, i Płowki, drugie, trzecie miasto Bułgarii, zaraz mi się. To tam poziom życia jest w miarę utrzymywany. To widać w Polsce na przykładzie Zagłębia Miedziowego, gdzie mimo zmian ustrojowych, dezindustrializacji, utrzymanie przemysłu wydobywczego, prawda, i jego zbytu pozwoliło utrzymać poziom życia. Natomiast jeśli w okręgach niegórniczych, słabiej uprzemysłowionych, są jakieś inwestycje, to głównie związane z turystyką. Inwestycje kompensujące ze strony Unii oczywiście były. We Francji one dotyczyły przemysłu, już nie górniczego, innych gałęzi. Natomiast wszędzie one dotyczyły infrastruktury. Nie chcę oceniać, czy one były czysto ekonomicznie skuteczne, czy nie. Społecznie nie były skuteczne, ponieważ w większości wypadków poziom bezrobocia w tych regionach, nawet jeśli spadł, to i tak jest wyższy niż w tych regionach, które teraz tworzą ekonomiczne centrum. To jest tak jak z górnictwem w Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie zlikwidowano kopalnie w czasach Margaret Thatcher, nawet jeśli są inwestycje, a często są kompensujące, bezrobocie wciąż jest wyższe. Więc z punktu widzenia interesów lewicy to nic nie daje, mówiąc w skrócie. I warto w tym momencie zwrócić uwagę na to, że w Rumunii, na Słowacji czy w Serbii partie lewicowe przyjęły strategię unikania liberalizmu kulturowego. Deklarowały z reguły swoją neutralność w sporach między proeuropejskimi liberałami a religijnymi fundamentalistami, niezależnie od wyznania, jakiego to dotyczyło, ponieważ ich wyborcy nigdy nie należeli do wyborców liberalnych kulturowo, ponieważ żyli w małych miastach, średnich miastach bądź na wsi. Nie mieli tak długiej tradycji życia w mieście jak wyborcy robotniczy na zachodzie, albo nie wywodzili się ze świeżych konfliktów postfeudalnych. I na kanwie tego, odpowiadając na kolejne pytanie, w skali globalnej grozi nam nowy podział. Podział na populistów i neoliberałów. Na populistycznych przeciwników globalizacji, którzy mogą mieć bardzo różne oblicze ideowe. W Ameryce Łacińskiej to jest wszędzie lewica, w każdym kraju. Tak samo jest w Grecji. W zasadzie lewica jest bliższa biegunowi antyglobalizmu, a komuniści są jednoznacznie anty. Z drugiej strony to może być prawica, zarówno prawica prorynkowa, jak w Stanach Zjednoczonych czy UKIP, jak też prawica paternalistyczna, interwencjonistyczna, prawda? Jak Orban na Węgrzech, prawda? Który mimo pewnych elementów liberalnych także potrafi przeprowadzać, no takie byśmy powiedzieli, antykapitalistyczne reformy, na przykład dotyczące wielkiego zachodniego kapitału. W takim podziale nie ma miejsca na lewicę. Zostanie rozdarta w kolejnych kampaniach wyborczych, tak jak to się dzieje z Labour Party. Ona być może zostanie w Niemczech czy w Austrii na poziomie 20 czy 30% siłą sentymentu, wielopokoleniowego głosowania, ale nie będzie zdolna pozyskiwać nowych wyborców. Świat, o którym tutaj była mowa, to znaczy rozpad partii klasowych, dokonał się w zasadzie w latach 70. XX wieku, a jego początki zaczęły się w latach 30. Choćby SPD zastanawiała się, jak dotrzeć do bezrobotnych, którzy w latach 30. byli młodymi robotnikami z małych prowincjonalnych miast, skłonnymi głosować na komunistów, a w skrajnej sytuacji na nazistów. Podczas gdy wyborca SPD to był robotnik wykwalifikowany, o długiej tradycji pracy, zakorzeniony w miejscu, w którym mieszka, nieskłonny do rewolucyjnych zachowań. Tej przepaści nie udało się
pokonać. I dziś wyrasta podobna, podobna przepaść. I co do zaufania do państwa, oczywiście ja się zgadzam, zaufanie do państwa, partii, ale jak ono ma nie spadać? Jak globalizacja i wielki kapitał osłabia państwo, ale także, zwróćcie na to uwagę, osłabia tradycyjne partie polityczne. Wielki kapitał chętnie przyjął rządy Syrizy w Grecji. Przyjmie rządy Podemosu również państwa. Ale zrobił bardzo dużo, żeby odwołać włoskiego premiera Lettę, czy pierwszego premiera podczas prezydentury Hollanda we Francji. I na tym polega problem. Bez partii politycznych, bez przywrócenia polityki, panowania demokratycznej wspólnoty obywateli nad rynkiem, także wpływu na rynki międzynarodowe, nie da rady niczego zmienić. To, co wiele partii lewicowych, na przykład czescy socjaldemokraci, ale także partie lewicowe na Zachodzie, ma zapisane w swoich programach, właśnie o potrzebie przywrócenia polityki, w Polsce ma konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość. A polska lewica w tym czasie oddawała się europejskiemu marzeniu. Czyli tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, jak pozbawić resztki złudzeń naszych wyborców, którzy tęsknią za PRL-em, a dostają Unię Europejską i wolny rynek. Na tym polega problem lewicy w Polsce. Lewica oczywiście znalazłaby się w defensywie, moim zdaniem, nawet gdyby skręciła w lewo w latach 80. po klęsce pierwszych rządów lewicy. Cała socjaldemokracja skręciła w prawo. Przemiany technologiczne, zmiany kultury, kultura masowa i tak dalej, to musiałoby rozbić tradycyjne wspólnoty przemysłowe związane z lewicą. Ale gdyby trwała konsekwentnie przy krytyce rynku, przy obronie państwa opiekuńczego i tak dostawałaby 20 zamiast 40% głosów, ale teraz mogłaby powiedzieć, a nie mówiliśmy, że tak będzie, teraz byłaby wiarygodna. A tak, cóż takiego ma do zaproponowania robotnikom z Pasurdzy? Dotację europejską na dzieła sztuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze Gabin prosił o jedno zdanie. Tak, ja mam tylko czemu odpowiadać przed odwrotem imigracji, bo ja zgadzam się, co tam mówi, że o te globalizacje, te problemy w Unii Europejskiej i tak dalej, ale jest różnicy, jest różnicy w sytuacji, kiedy wejdziesz do czegoś, a jak widzisz czegoś. Więc to były sytuacje, że kiedy był referendum w Wielkiej Brytanii w 1979 roku, jeśli Wielka Brytania powinna wejść wtedy do European Community, a lewice były przeciw temu. Tony Benn, ten bardzo taki słynny socjalista w Wielkiej Brytanii, on kampaniował bardzo mocno przeciw temu, żeby zniszczyć państwo opiekuńcze i tak dalej. I do pewnego stopnia miał rację, ale to jest różnica, jak wyjdziesz z tego. Bo sytuacja jest, jak było grupy na tym w Wielkiej Brytanii. Były nurty partii pracy, partycypacji, którzy wierzyli, że Brexit to znaczy Lexit, to znaczy, że może być lewicowe wyjście z Unii Europejskiej. I to jest jeszcze, to jest kuszujące. No, jeśli wyjdziemy z Unii Europejskiej, to znaczy, że wtedy możemy budować, może nie socjalizm, ale możemy wrócić do jakichś państw opiekuńcze, narodowe i tak dalej. To będzie kompletnie inaczej. Po pierwsze, lewica nie ma władzy. Nie mamy władzy w Wielkiej Brytanii i jeśli będzie wyjście z Unii Europejskiej, to będzie Brexit i Brexit Partii Konserwatywnej, to znaczy to. To znaczy, że w Wielkiej Brytanii będzie zniszczenie podatki, zniszczenie pensje, zniszczenie standardy, że możemy konkurować w światowym rynku,
jako kraju bardziej liberalny niż jesteśmy teraz, jeśli to jest możliwe. I idziemy od Unii Europejskiej do Trumpa. Idziemy do Trumpa, który mówi teraz America first. To jest szaleńca sytuacja, że rząd idzie do kogoś, który mówi America first i potem stara się negocjować nowy deal z nim. To znaczy, że najbogatsze kraje teraz, to jest sytuacja, co było bardzo nieprzewidywalne, że anglosaksyjne kraje teraz są najbardziej protekcjonistyczne. Oni to kraje, którzy wcześniej byli najbardziej dla globalizacji, teraz oni teraz popierają protekcjonizm, bo on jest sytuacja po kryzysie, że oni chcą trzymać, co mają i nie podzielać bogactwo. I lewice, jak to była sytuacja, że to nie imigracje są niszczyły lewice, na przykład polskie lewice, węgry lewice zniszczyły bez imigracji. Nie było prawie, nie było imigracji w tych krajów, kiedy oni stracili poparcie w Węgrach i w Polsce. I sytuacja teraz lewice w Unii Europejskiej, to jest sytuacja, co możemy robić, bo jeśli będzie upadek teraz w Unii Europejskiej, jeśli będzie nowy Brexit, cokolwiek, wtedy te kraje, to nie będzie nowe państwo opiekuńcze. To będzie zrób w prawo, to będzie te prawicowe rządy, bo muszą być prawicowe rządy wygrały wybory wtedy, wejdzie z Unii Europejskiej, to będzie bardziej nieliberalne i bardziej nacjonalistyczne i regresje będzie większe. Widzisz, po Brexicie te państwa opiekuńcze w Wielkiej Brytanii, to jest koniec tego. Sytuacja, zgadzam się, co pan mówi, że Maastricht było większe problemem dla Unii Europejskiej. Ale to nie jest tylko imigracja, to jest ten stały taki nieliberalny konstrukcja Unii Europejskiej. I to jest też jak, no to jest inny temat, inny temat na nowe seminarium, ale jak może mieć jakiś lewicowy program dla Unii Europejskiej? Czy jest możliwe iść takie na reformę Unii Europejskiej, lewicowe strony? Ale może ja nie mam taki optymizm sobie, że jest możliwe budować narodowy system państwa opiekuńcze po upadku Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję naszym panelistom. Może na zakończenie, to faktycznie tutaj pojawiło się wiele wątków, także tych dotyczących właśnie neoliberalnej globalizacji, także Unii Europejskiej jako pewnego narzędzia. To chciałbym to zobrazować przykładem kraju skandynawskiego, bo o tym nie mówiliśmy, ale skandynawska lewica zawsze była sceptyczna wobec Unii Europejskiej, właśnie obawiając się, że włączenie tych krajów w struktury Unii Europejskiej pozbawi je właśnie tych cech welfare state. I Dania jest takim krajem, gdzie partia antyimigrancka, Wielka Partia Ludowa jest chyba pierwszą partią według sondaży, która właśnie opiera się na programie antyimigranckim. I rozmawiałem z młodym politykiem partii socjaldemokratycznej, który opowiadał mi taką anegdotę, że Partia Socjaldemokratyczna i Związki Zawodowe Duńskie prowadzą taką akcję przeciwko dumpingowi socjalnemu. Bo to dumping socjalny jest tutaj właśnie tym, o czym zresztą Dominika wcześniej mówiła, jest tym motorem napędowym nastrojów antyimigranckich. I on opowiadał, jak jedna z firm budowlanych zatrudnia Polaków w bardzo złych warunkach, właściwie w sposób nielegalny, w oparciu o standardy, które są całkowicie obce kulturowo duńskiemu rynkowi pracy. I oni zorganizowali pikiety przed tą budową, bo polscy robotnicy byli wystraszeni, ponieważ myśleli, że to bojówka faszystowska próbuje je zaatakować i byli w wielkim szoku, gdy im przetłumaczono, że to jest demonstracja w obronie ich praw. Bo to była demonstracja w obronie ich praw, to znaczy tak, żeby oni pracowali na tych samych warunkach co Duńczycy. Wydaje mi się, że to jest jednak pewne wyzwanie dla projektu europejskiego i tutaj Rafał mówił o tych dwóch scenariuszach. Ten pierwszy polegający na tym, że te kraje, które są jądrem Unii Europejskiej, te kraje najbardziej zaawansowane,
będą pogłębiać tą integrację właśnie w oporze wobec dumpingu socjalnego. Chociażby mamy wielką dyskusję o warunkach pracy polskich kierowców, co jest na przykład punktem niezgody pomiędzy Polską a Niemcami i Francją. I nasze kraje, trochę podobnie jak Wielka Brytania, opierały swoją filozofię, kraje postkomunistyczne funkcjonowania w Unii Europejskiej polegały na tym, że niezależnie czy w Polsce rządziła lewica czy prawica, to filozofia była taka, że wspieramy dumping socjalny, bo on rzekomo służy naszym krajom. No wiadomo, że to wiadomo, jakie teraz mamy tego skutki. Więc wydaje mi się, że tutaj jest wiele takich wątków. Ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć co do tych przepływów elektoratów, że to jest nie tylko radykalna prawica, ale także radykalna lewica, bo to też nie jest wcale tak oczywiste, ponieważ te partie radykalnie lewicowe, Podemos, Blok Lewicy w Portugalii, czy także partie radykalnie lewicowe w Skandynawii, nie mówię tutaj o tradycyjnych partiach komunistycznych, ale mówię o tych partiach, które starają się łączyć radykalną krytykę neoliberalnego kapitalizmu, na przykład z zieloną agendą, że one jednak nie pozyskują wyborców z klasy robotniczej, tylko pracowników sektora publicznego, który także jest poddany presji komercjalizacji, prywatyzacji, która także ma pewien związek i z neoliberalną globalizacją, i także niestety z polityką Unii Europejskiej. Ale to są tematy, myślę, na kolejne seminaria. Chciałem Państwu bardzo podziękować i zaprosić na kolejne, które nie będą poświęcone partiom politycznym i wyborcom, ale konkretnym rozwiązaniom, które możemy stosować, moglibyśmy stosować w Polsce, właśnie w kontekście miast dotkniętych przez dezindustrializację. Także podczas jednego seminarium będziemy się zastanawiać, czy w ogóle projekt reindustrializacji, który jest także projektem aktualnego rządu w Polsce, jest projektem realistycznym, może być panaceum. Bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru.